Piotr Dobrowolski, witam, w zasadzie witamy z legendarnym obrońcą warszawskiej Legii, Andrzejem Sikorskim, który dzisiaj nie do końca o piłce będzie z nami rozmawiał, a witamy w gościnnych progach restauracji Widoczna. Muszę przyznać, bo bywam, że jest to miejsce, jedno z ulubionych miejsc spotkań par, zakochanych, tych, którzy są w przededniu miłości lub u jej schyłku. A spotkanie jest nieprzypadkowe, bo Andrzej Sikorski to nie tylko świetny piłkarz, ale ostatnio także celebryta. Uczestnik bardzo popularnego programu telewizyjnego Sanatorium Miłości. I jako pensjonariusz tego sanatorium z okazji Święta Zakochanych, specjalnie dla czytelników Faktu, przyrządzi eliksir miłości. Andrzejku, ten eliksir, mam nadzieję, pozwoli się zakochać, tak? Ale to jest stuprocentowe antidotum na miłość. Mogę zagwarantować, że ten drink w moim wykonaniu jest perfekcyjny. I tu wali prosto w serducho, od razu oczy się świecą. Motyle latają, tak? Motyle latają i po prostu no, człowiek jest w siódmym niebie. Andrzej, słuchaj, ale to nie jest to, co piliście w twoich czasach w Legii? Nie, no my tylko wodę mineralną i odżywki, wiesz, izotoniki. W żadnym wypadku nie piliśmy alkoholu, my byliśmy bardzo porządną drużyną. No jakżeby inaczej. Problemów specjalnych obaj nie mamy, ale jeżeli już jakaś się trafi, która odrzuci amory... Musimy próbować, musimy dać sobie szansę. Oczywiście nie polega to na tym, żeby drugą połowę upić. Nie, właśnie skomponować taki trunek, który spowoduje, że gdzieś ta wyobraźnia tej dziewczyny po prostu zaszaleje i otworzy się na drugą stronę. No dobra, no to do dzieła. Jest to wino grzane, ale musi być bardzo ciepłe. Zobaczcie, tutaj idzie, aż dymek idzie po prostu od tego gorąca. I jak już mamy, powiedzmy, 3/4 tego kubeczka, dodajemy do niego. Ja to będę robił ręką, jeśli pozwolisz, dobrze? Żeby to było czytelniejsze. Do tej pomarańczki, którą wrzucimy tutaj do kubka, dołączymy, dodajemy, wyobraź sobie, ja zwykle dodaję dosłownie 2-3 goździki, które, słuchaj, wtaczam czy wciskam tutaj w tą pomarańczę, w ten miąższ, żeby to nie latało po całej wsi, wiesz, to ma być w kubeczku. Jasne. I tutaj w tej pomarańczy, więc to dołączamy do tego wina. Następnie, słuchaj, bardzo istotną rzeczą w tej kompozycji jest odrobina cynamonu. To też musi mieć jakby, wiesz, tutaj taką kombinację alpejską, nazwijmy to. Tak. Pozostając w żargonie sportowym. Tak, pozostając w żargonie narciarskim. Tak, to odkładamy. Słuchaj, już mamy powiedzmy ten cynamon. Słuchaj, bardzo istotną rzeczą do cynamonu, żeby połączyć te smaki, dodajemy odrobinę miodu. Dosłownie taką łyżeczkę, żeby nie przesadzić, bo pamiętajmy o tym, że wino samo w sobie jest słodkie, więc tutaj, żeby złamać troszeczkę konwenansę, nazwijmy to, no ten miód, można by było dodać jeszcze cytryny, ale już nie chciałbym tutaj improwizować zbyt dużo. Żeby nie było przerostu formy nad treścią. Ale wiesz, żeby troszeczkę złamać tutaj te smaki, dodam na sam koniec jeszcze odrobinę imbiru, który jest ostrzejszy i który właśnie złamie ten miód, także żeby to po prostu no nie była sama słodycz, ale żeby też gryzło trochę w podniebienie, prawda? Więc dolewamy tego imbiru, proszę bardzo. A ja mam pytanie techniczne jeszcze. Czy podajemy to kandydatce, czy kandydatce na lubą tylko w formie, kiedy to wino jest gorące? Tak, bo naturalną rzeczą jest to, że no, grzaniec powoduje, że wiesz, te endorfiny się wydobywają z organizmu. Zimne wino... Wyobraźnia się otwiera. Tak, zimne wino nie komponuje z cynamonem, wiesz, i z goździkami. Lepiej jak jest gorące. Goździki wtedy też puszczają aromat, prawda? Pomarańcza puszcza aromat. Już nie mówię o imbirze, więc
powiem szczerze, że jak ja to podam swojej dziewczynie, Uli, to ona oszaleje na tym punkcie po prostu i jeszcze bardziej będzie mnie kochać. Motyle będą fruwały od ściany do ściany żołądka. Słuchaj, no wiesz, będą tak jak gdzieś tam w krajach południowej Ameryki. Dobra, Andrzej, słuchaj, a jeszcze jedna sprawa, bo załóżmy, no idę do kobiety, czy jadę do kobiety, to co, mam jakąś taką mini kuchenkę mikrofalową wziąć, żeby tam przed drzwiami jej domu podgrzewać? Nie, ty musisz jej zaimponować na jej oczach. No. Polega to na tym, że można kupić bardzo fajne grzańce w sklepach i po prostu z butelką wina, jak się idzie w odwiedziny. No tak. Oprócz kwiatka jest butelka. Woda do kwiatka. Tak, jest dokładnie tak. Że trochę ogniska to inna sprawa. I na jej oczach robisz tą kompozycję. Ja myślę, że twoja połowica takie rzeczy posiada w swoim, wiesz, bagażu tam kuchennym, więc na pewno będziesz miał to na miejscu, ale strzeżonego panu strzeże. Tak to jest. Co mogę spróbować? Naturalnie. Tylko proszę, żebyś się nie skrzywił, bo to wyjdzie na to, że ja nie potrafię tego robić, wiesz? No, poezja. Mówisz szczerze? Nie potrafię namalować aromatu i smaku, jaki w tej chwili osiada mi w buzi na języku i delikatnie spływa do wewnątrz. Pitny przepis na udaną miłość już mamy, a co chciałbyś jeszcze życzyć tym, którzy czekają na tą wielką miłość, przeżywają tą wielką miłość? Życzę wszystkim wspaniałym ludziom, wszystkim dobrym ludziom, żeby przeżywali takie chwile, jakie ja przeżywam w tej chwili. Tak pozytywne. Życzę przede wszystkim zdrowia. Gdy będziemy zdrowi, to będziemy emanować pomysłami i pasją na świat. I warto się zakochać, warto mieć kogoś bliskiego, warto czuć bliską osobę obok siebie. To, co mówi moja Ula, nie trzeba krzyczeć, nie trzeba mówić, wystarczy się czuć, dotykać. Nawet w ciszy można świetnie wspólnie spędzać czas. Tego wszystkim życzę. Dołączając się do tych życzeń i dziękując ci bardzo, Andrzejku, za ten fantastyczny w smaku przepis, ja powiem tylko tyle. Kochajcie się. Kochajcie się tak, jakby nie było jutra, bo miłość zwycięży wszystko. Piękne.